To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Właśnie zakończył się konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej w ramach Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022. Mistrzynią olimpijską zostaje Ursza Bogataj, dalej Althaus, Krishnar, Takanashi, Klinec, Opset, Awakumowa, Eder, Rogel i Machinia. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs był męczący do oglądania. Było zadośćuczynienie dzięki skokowi m.in. Bogataj w pierwszej serii, ale no ciągnęło się niemiłosiernie, warunki średnio stabilne i też jury, mimo że Belka jeździła w pierwszej serii z 13 na 15, później z 15 na 14, no to wydaje się, że nie było wystarczająco responsywne na to, co miało realnie miejsce. Chociażby względem Raudionajo nie miała żadnych szans i też parę zawodniczek po prostu zostało wyciętych. To nie był taki fajny, przejrzysty konkurs. Pewnie wielu się tutaj może ze mną akurat zgodzić w tej kwestii. W każdym razie pierwsze miejsce Ursza Bogataj. Rekord skoczni 108 metrów. Do głębokiego przyszedł druga po pierwszej serii. I ogólnie też warunki raczej sprzyjały. Zwłaszcza w pierwszej serii, bo tam 1,5 metra na sekundę jak te standardy konkursu. No to było bardzo, bardzo, bardzo dużo. I oceny, jak to oceniło Bogataj. Dość przeciętne takie lądowania, ale to wystarczyło. 2 punkty z groszami przed Katarzyną Althaus, która była pierwsza po serii pierwszej. Czy tam 53 punkty było uzasadnione? W mojej opinii tak, 105,5 metra i to lądowanie takie na pewno lepsze niż Takanashi, bo to co się dzieje ostatnio z lądowaniami Takanashi, że ono tak bardzo markuje, wręcz maskuje ten telemark, bo on jest praktycznie niewidoczny. To jest dość ciekawe, że akurat u takiej zawodniczki jest taki problem. Ale Althaus no w drugiej serii po pierwsze spóźniła, po drugie już warunków za dobrych nie miała. Po prostu wiatarek z tyłu. No i to spowodowało, że jednak jest tak naprawdę obronione srebro z poprzedniej olimpiady. Trzecie miejsce Nika Krishnar, trzecia po serii pierwszej. 107,5 metra w serii próbnej. Bardzo fajne skoki. Nieźle lądowane, zwłaszcza w drugiej serii, bo w pierwszej no to jednak przysiad tam się pojawił i troszeczkę tam straciła, ale całościowy występ też znakomity, w końcu jest medal olimpijski i na czwartym miejscu zaskoczenie, jak przychodzi główna impreza, no to Takanashi jest albo czwarta, albo w momencie, kiedy jest absolutnie żelaznym faworytem, no to może być co najwyżej druga, nigdy pierwsza, a i tak było dużo przesłanek, że no podium nie będzie, piątka była dość wyraźna, no może jeszcze Opset można do tej czołowej piątki dołożyć na siłę, chociaż w samych konkursach, no to w konkursie Opset no nie brylowała w takim stopniu. No to jednak Takanashi z tej piątki wydawała się być najsłabsza. Ostatecznie Klinec jest za nią, ale Takanashi, co mnie właśnie zdziwiło, że aż tak bardzo te lądowanie nie wychodzą i te niskie noty mnie nie dziwią, bo po prostu ten telemark był tak marginalny, wręcz nie do zauważenia, a powinien być do zauważenia, że te noty 16,5 mnie absolutnie dziwią. Piąta po pierwszej, czwarta po drugiej. Na piątym miejscu Emma Klinec, czwarta po serii pierwszej. W pierwszej serii warunki dobre, w drugiej już nie, a do tego potężne zachwianie przy lądowaniu. No i wyraźna już strata również do Takanashi. Szóste miejsce Silje Opset, 12 po serii pierwszej. W drugiej serii całkiem fajny skok, całkiem fajne warunki, ale delikatnie mimo wszystko spóźniony, ale i tak to był wyraźny awans w klasyfikacji. To samo Irina Awakumowa, 7 po serii drugiej, mimo że się dość mocno biła po głowie po drugim skoku, to i tak zaliczyła awans 9 na 7 pozycję. Jestem zaskoczony, bo jednak Awakumowa doszła do siebie, jeśli chodzi o dyspozycję, bo w Pucharze Świata to tak dobrze nie wyglądało. A tutaj jednak jest 7 miejsce i nie jest sama, jeśli chodzi o Rosjanki w czołowej dziesiątce. 8 miejsce Lisa Eder, miejsce 15 po serii pierwszej, fajne warunki w drugiej serii i całościowo ze wszystkich Austriaczek i tam ogólnie ta sytuacja jest no niezbyt fajna, jeśli chodzi o Austriaczki i też ich szkoleniowca, no to w pewnym sensie rezerwowa jest najlepsza. 9 miejsce Szpeja Rogel, 8 po serii pierwszej, drugiej serii warunki już jej nie pomogły, do tego ją rozhuśtało i być może to też nie był najlepszy skok, ale warunki tutaj nie pomogły. I 10 miejsce Iri Mamahinia, zaskoczenie in plus, 17 miejsce po serii pierwszej, to było już zaskoczenie, a do tego jednak się obroniła bardzo dobrze w drugiej serii i zaliczyła potężny awans. I tak swoją drogą patrząc, Awakumowa, Mahinia, Sadrejew i Klimow, to się robi naprawdę potężna paka do mixta. I jestem ciekaw, czy jest to reprezentacja, która mogłaby zagrozić czołowej piątce, bo jeżeli Sadrejew i Klimow mieliby faktycznie skakać na poziomie chociażby zbliżonym do treningów, no to nie ma absolutnie żadnych szans, żeby reprezentacja Polski ich dopadła, po prostu nie ma. Dalej, reprezentacja Austrii, powinna być Słowenia, ale wszystkie Słowenki w top 10. 12 miejsce Daniela Iraszko-Stolz, 14 po serii pierwszej, no niezbyt dobrze trafiła z warunkami, ale wydaje się całościowo, że Iraszko po prostu no zdążyła wrócić, ale to nie jest po prostu jej dyspozycja w tym momencie topowa. I z tego wynika po prostu miejsce poza czołową dziesiątką. Zdarzało jej się w trakcie sezonu, że była poza dziesiątką, ale to była raczej kwestia takich
porąbanych warunków, jak miało to miejsce w Niżnym Tagile, jeśli dobrze pamiętam. 20 miejsce Ewa Pinkelnik, 18 miejsce po serii pierwszej i ogólnie Pinkelnik to jest skocznia pewnie i nie leżała, ale też dyspozycja sportowa Pinkelnik w tym momencie nie jest na tyle wysoka, żeby realnie walczyć nawet o podium, bo to jej się już zdarzało. I zdyskwalifikowana Zofii Sorsza, która miała świetny skok w serii prywatnej, jeśli dobrze pamiętam, 7 miejsce, ale tutaj dyskwalifikacja, nota netto i tak dałaby tylko 31 pozycję, była jedną z tych zawodniczek, które właśnie załapały się na bardzo słabe warunki na początku konkursu, jedna z tych zawodniczek. I dalej. Reprezentacja Niemiec, 19 miejsce Juliane Seyfarth, 23 po serii pierwszej, w pierwszej serii spóźniony, w drugim skoku bardzo ładnie trafiła w próg i całościowo występ na miarę oczekiwań. To samo Zeina Freitag, 28 po serii pierwszej i 22 po serii drugiej, bardzo wyraźny awans. I Pauline Hessler, 24, 21 po serii pierwszej. Ogólnie Hessler strasznie zostaje za nartami i nawet jak na obieg normalny, to jest zbyt mocne zostawanie za nartami. I ogólnie występ, spodziewałem się od Hessler odrobinkę więcej, chociaż chyba też nie jest ona w takiej formie jak na samym początku sezonu. Dalej, Japonia i ogólnie w Japonii poza Takanashi Endo to spadki, jeśli chodzi o serię drugą. Yuki Ito, 10 po pierwszej, 13 po drugiej serii. Wydaje się, że nie najlepszy skok Yuka Seto, to samo chyba nierówno się wybiła, 13 po pierwszej, 14 po drugiej. I Kaori Iwabuchi, która nie dość, że słabo skoczyła, to jeszcze lądowanie było bardzo, bardzo słabe. 11 po pierwszej, 18 po serii drugiej. Norwegia, tylko w trzyosobowym składzie. 15 Anne Odine Strøm, 16 po serii pierwszej, bardzo przyzwoity skok i drugi skok, zwłaszcza ładnie trafiony w próg. I tam Miriam Bjerset, pierwszy skok po pierwsze, bardzo dobry, nigdzie nie skręciło, co jej się zdarzało w tym sezonie dość często, a do tego luta pod narty chyba najlepsza w całej pierwszej serii. I szóste miejsce po serii pierwszej, a w drugiej serii i warunki jakieś niespecjalne, ale do tego po prostu to, co się często nie zdarza, skręciło ją dość mocno za progiem, po prostu zawaliła skok, jeszcze chyba do tego spóźniła i potężny zjazd na 21 pozycję. Dalej Rosjanki, 17 Aleksandra Kustowa, 20 po serii pierwszej, zwłaszcza drugi skok był bardzo przyzwoity, 26 miejsce Sofia Tichonowa, 27 po serii pierwszej, też można powiedzieć, że na miarę oczekiwań, chociaż z drugiej strony być może powinno to być zawodniczka już tak mocno na drugą dziesiątkę. I szeroko pojęta reszta świata, 11 miejsce Josephine Panie, 7 miejsce po serii pierwszej, ale w drugiej serii już nie trafiła zbyt dobrze z warunkami, ale całościowo Panie się bardzo dobrze prezentowała, a jeszcze lepiej prezentowała się Frida Westman. 21 po serii pierwszej, 16 po serii drugiej, ale tam przy pierwszym skoku to były wielkie problemy z goglami, bo one zaparowywały i praktycznie nic nie widziała. Na pewno stres gdzieś tam się dołożył do tego, że była to tylko 21 nota, bo nie spodziewałem się, że ona miałaby taki wynik dobry jak podczas serii próbnej, gdzie była szósta, jeśli dobrze pamiętam, bo po prostu noty Westman często bardzo mocno kuleją, ale to była kandydatka do czołowej dziesiątki, a i tak, no, gdzie są szwedzkie skoki w tym momencie? W zasadzie to jest tylko Frida Westman, długa przerwa, Astrid Norstedt, długa przerwa i Tobias Freuer, który, no, ciężko jakoś go sensownie scharakteryzować, bo jest to zawodnik na ostatnie miejsce, po prostu w Fiskapie ewentualnie może powalczyć z Antonem Ojvidssonem z Islandii. Dalej, 23 Abigail Strait, 26 po serii pierwszej. Jestem pod wrażeniem tego, że Strait jednak troszeczkę doszła do formy, bo po bardzo, bardzo dobrym początku sezonu troszeczkę zaczęła spuszczać z tonu i w pewnym momencie już bardzo mocno spuszczała z tonu, zwłaszcza podczas turnieju sylwestrowego, chyba tak on się poprawnie nazywa, ale występ tutaj bardzo dobry. 19 miejsce po serii pierwszej, 25 po serii drugiej Daniela Hara-Lambie. Zwłaszcza w drugiej serii bardzo pasywnie, praktycznie przez cały lot. To jest dla niej typowe, ale nawet jak na nią ten skok był taki bardzo, bardzo pasywny. 27 miejsce Julia Kykkänen, 25 po serii pierwszej. Ładne lądowania, ale całościowo Kykkänen nie wyróżniła się niczym ciekawym na tle reszty stawki. 28 miejsce Karolina Indraczkowa, 24 po serii pierwszej, w drugiej serii złapała kompletny wiatr z tyłu, chyba 0,8 metra na sekundę i w ogóle nie było żadnych szans na w miarę dobrą odległość. 29 miejsce Jessica Malziner, 30 po serii pierwszej, w pierwszej serii potężnie spóźniony skok, w drugiej tylko trochę spóźniony. I 30 miejsce Aneszka Indraczkowa, 29 po serii pierwszej, jedna z tych zawodniczek, która załapała się na bardzo dobre warunki w pierwszej serii. Jest to mega osiągnięcie. Zawodniczka z rocznika 2006, która tak naprawdę dopiero co się w ogóle pojawiła w Pucharze Świata i to było wcześniej prawo startu do w ogóle Pucharu Świata, jest w czołowej 30 Igrzysk Olimpijskich. To jest na pewno jakiś sukces. Wiadomo, że przy idealnie równych warunkach, no to pewnie no nie znalazłaby się na tym 30 miejscu, ale na pewno jest to jakiś sukces dla tej zawodniczki. 31 miejsce Bing Dong. Było blisko do czołowej 30 i na powiedzmy skokach nieocenianych wydawało się, że Dong będzie w stanie po prostu dostać się do drugiej serii, jednak to nie miało miejsca. 32 Rautionaho, to co mówiłem. Jedna z tych zawodniczek, która złapała bardzo paskudne warunki w serii pierwszej. 33 Klara Ulrichowa.
no nie wyróżnia się niczym szczególnym Ulrichowa i cały czas brakuje do poziomu z poprzedniego sezonu. 34. Jules Klech, to samo, tylko że w jeszcze większej skali. 35. Kinga Rajda i 36. Nicole Konderla, skoki słabe. I przez wszystkie serie, oceniane i nieoceniane, no nie było żadnych zwiastunów, że może być inaczej niż właśnie końcówka stawki przed zawodniczkami, które po prostu zostały dyskwalifikowane albo wycięte przez wiatr. 37. miejsce Anna Hoffman pojawiła się w konkursie głównym, ale no właśnie dlatego, że konkurs główny był obsadzony przez 40 zawodniczek, które były w ogóle zgłoszone. Nie było sensu w ogóle rozgrywać kwalifikacji. 38. Xin Yuepeng. Ogólnie jestem pod wrażeniem tego, co zrobili Chińczycy pod względem tego, jak bardzo uwsteczniła się Xin Yuepeng, a zwłaszcza Ki Woo-sung, jeśli chodzi o aspekty techniczne, płynność odbicia, że po prostu wygląda tak nienaturalnie, tak sztucznie jak na powiedzmy skoki narciarskie, że od razu coś nie gra, wyraźnie nie gra, mimo że ktoś może nie być w stanie tego ładnie powiedzmy opisać punkt po punkcie, ale po prostu jak patrzę chociażby na skoki Ki Woo-sunga, no to wygląda bardzo, bardzo dziwnie, w ogóle nie przypomina nawet odbicia, wygląda jak odbicie takie jeszcze w bardzo starym stylu, nie to ładnie rozprowadzone, tylko tak zwane szybko, mocno, jak najszybciej, bez płynnego rozprowadzenia odbicia. I zdyskwalifikowana Aleksandria Luti, nie za kombinezon, a za narty, i nota netto byłaby 25. I przechodzę do kwalifikacji, jeśli chodzi o konkurs mężczyzn. Wygrywa Lindvik przed Johanssonem, Żyłą, Ryo Kobayashim, Kraftem, Fettnerem, Deschwandenem, Alto Geigerem i Yukio Sato. Jeśli chodzi o przebieg, no to też to się dłużyło. I ze względu na to, że porywy wiatru były dużo mocniejsze, no to jeśli ktoś miał powiedzmy poniżej metra na sekundę, no to zazwyczaj skok był beznadziejny, a praktycznie nie było żadnych szans, żeby w ogóle dolecieć do punktu K. I jestem zaniepokojony tym, jak to będzie wyglądać najprawdopodobniej jutro, jeśli chodzi o rywalizację, bo konkurs pań udowodnił, że równej rywalizacji raczej nie należy się spodziewać, w mojej opinii. I wygrywa Lindvik. I to jest bardzo ciekawe, bo miał mało odjętych punktów za wiatr, a jednocześnie przez wszystkie treningi nie sugerował swoimi występami, że stać go na to, żeby po prostu wygrać takie kwalifikacje, bo to po prostu jest przekładaniec, pierwsza, druga dziesiątka praktycznie na zakładkę cały czas, a nie razu w czołowej dziesiątce i tutaj nagle wygrane kwalifikacje. Wygląda to bardzo ciekawie, aczkolwiek ze względu na to, że to jest jeden skok, a sześć pozostałych było takich niezbyt imponujących i do tego nie wykazujących znacznej tendencji zwyżkowej, no to jednak Lindvika nie pchałbym od razu jako czarnego konia do rywalizacji o złoty medal, ale na pewno warto to odnotować. Dalej, Robert Johansson, drugi, jeśli chodzi o treningi, 18, 3, 12, 12, 14, 14 i 5, jeśli dobrze pamiętam, w serii próbnej. I ogólnie skacze równo, aczkolwiek trudno się spodziewać, że jednak Johansson da radę w tym momencie. Chociaż z drugiej strony przy przednim wietrze Johansson może być bardzo, bardzo mocny. Trzecie miejsce Piotr Żyła. Występy na treningach w miarę równe, pierwsza, druga dziesiątka i to raczej druga połowa pierwszej dziesiątki i też druga połowa drugiej dziesiątki, co ciekawe. I wydaje się, że troszeczkę to przypomina to, co działo się rok temu, że też nie było szaleństwa też w kwalifikacjach, chociaż tutaj akurat jest i tutaj Żyła trafił bardzo dobrze z warunkami 2.30, jeśli dobrze pamiętam, pod narty, co było jak na standardy też bardzo dobrym wynikiem. I całościowo jestem ciekaw, jak reprezentacja Polski się spisze. Mam tutaj na myśli oczywiście Kamila Stocha głównie, ale też pozostałych, bo mało kto po prostu w reprezentacji Polski jest w tym momencie faktycznie powtarzalnym. Dalej, czwarty mister Ryo Kobayashi. 14, 5, 16, 6, 14 i 1. W mojej opinii to jest najmocniejszy kandydat do tego, żeby stanąć na podium, mimo tego, że początki Rio no nie były jakieś szczególnie oszałamiające, co też wiązało się do pewnego stopnia z warunkami, ale im dalej wraz z tym widać wyraźną tendencję zwyżkową, jeśli chodzi o Rio, a tutaj wygrana seria próbna i do tego skok w kwalifikacjach był oddany w takich warunkach mocno wątpliwych, mimo to jest czwarte miejsce. A pod nim Stefan Kraft, który też wydaje się sugerować, że jest faktycznie przygotowany, mimo tego, jak to wyglądało przez ostatnie kilka tygodni. Po prostu myślałem, że Kraft w ogóle nie trafi z formą, a wydaje się, że on faktycznie jest mocny, nie jest w swojej optymalnej formie, tak mi się wydaje, ale jest na tyle mocny, że on ma bardzo duże szanse powalczyć o medal, w mojej opinii przynajmniej. Zresztą czwarty, czwarty, trzynasty, piąty, drugi, czwarty, wygląda to lepiej niż dobrze. Szóste miejsce Manuel Fettner, który układ z wiatrem miał bardzo dobre, ale całościowo to wygląda też świetnie. Pierwszy, siódmy, czternasty, ósmy, dwunasty, piąty i drugi. I czy jego rozpatrywać, jego potencjalnego kandydata do medalu? Ja bym się nie odważył go
ustawić w pierwszym szeregu, ale ze względu na to, że warunki będą zmienne, no to grono kandydatów się bardzo, bardzo poszerza i ze względu na to, że wielu tych kandydatów tak naprawdę jest poza czołową dziesiątką, czyli mówię tutaj o Stochu, potencjalnie o Żyle, o Sadrejewie, to może być jednocześnie przekleństwo, ale i błogosławieństwo, jeśli warunki nie będą stabilne, bo po prostu czy to Sadrejew, a zwłaszcza Stoch, może po prostu walnąć, powiedzmy, załóżmy, z piątej belki 107 metrów z telemarkiem. Trzeba będzie obniżyć belkę, a wiatr troszeczkę przyhamuje i po prostu reszta zawodników nie będzie miała szans nawet się zbliżyć do, powiedzmy, 105 metra. Oczywiście to jest takie bardzo wybieganie w przyszłość. Siódmy, Gregor Schwanden, bardzo dobre skoki, przynajmniej pojedyncze, chociaż też zdarzały się próby poza czołową 30, ale to też do pewnego stopnia, jeśli chodzi o warunki, jest ciekawe, że on jest lepszy od Kilio Peje. I swoją drogą Peje też jakoś nie szaleje tutaj, a szaleje za to Antti Aalto. Ósme miejsce i to nie jest w ogóle przypadek. Jest jedynym Finem, bo no niestety kolejny przypadek wiadomej sytuacji i zapewne jeszcze na tych igrzyskach się nieraz pojawi. W każdym razie 16, 17, 8, 11, 10, 7. Aalto przez cały sezon się tak dobrze nie spisywał. Jest to niesamowite, że on aż tak dobrą formę zbudował na Igrzyska Olimpijskie. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać w konkursie głównym. 9 miejsce Karl Geiger. I to jest trudny orzech do zgryzienia dla mnie, jeśli chodzi o typowanie, bo przez kilka dni no Geiger po prostu skakał przeciętnie. 20, 21, 22, 28, 42, 12, 11 i tutaj 9. Widać jakąś tendencję zwyżkową. Geiger jest specjalistą od obiektów normalnych. To nie jest żadne nowum, żadne odkrywcze stwierdzenie. Ale czy faktycznie zdąży zbudować od razu formę? W zasadzie to nie chodzi o zbudowanie formy. Czy faktycznie jutro będzie miał dzień konia do pewnego stopnia? Bo ogólnie Niemcy są raczej pod formą. Przynajmniej byli podczas treningów. Jestem ciekaw, czy jednak Geigera brać tutaj pod uwagę jako, powiedzmy, top 3, jeśli chodzi o medale, czy raczej z tego troszeczkę, powiedzmy, drugiego szeregu. Dalej Yuki Sato 10, ale on na treningach akurat za bardzo nie szalał i to na takiej zasadzie, że ledwo co się łapał momentami do 50. Dalej reprezentacja Polski, Dawid Kubacki na 16 miejscu. Skoki pojedyncze bardzo dobre, ale całościowo no nie spodziewam się, żeby podjął, powiedzmy, realną walkę o medal. Oczywiście przy założeniu w miarę równych warunków. 27 Stefan Hula, który skakał na początku bardzo dobrze, później troszeczkę spuścił stonu, ale to wystarczyło na to, żeby odstawić wąska do szafy, przynajmniej na rywalizację na obiekcie normalnym. I 36 Kamil Stoch, to jest ciekawe, drugi, 15, 11, 1, 19 i tutaj najprawdopodobniej swoje 3 grosze, no może więcej niż 3 grosze, dorzuciły warunki w tym konkretnym przypadku, ale to tak jak Geiger, chociaż to jest inny przypadek, to też jest dla mnie bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Jak tutaj typować Stocha, bo wydaje się, że Stoch nie jest cały czas ustabilizowany, jeśli chodzi o poziom i jeżeli odda 3 skoki, powiedzmy, seria próbna, pierwsza seria, druga seria, no to szansa na to, że się trafi przynajmniej jeden taki skok, no powiedzmy na poziom drugiej dziesiątki, jest bardzo, bardzo wysoka, dużo wyższa niż powiedzmy u Krafta, nawet u Petera Preutza tak naprawdę. A jednocześnie Stoch ma pojedyncze skoki naprawdę fantastyczne. I tutaj jak ocenić, jeszcze wyrwać, powiedzmy, ten kontekst, że jest to reprezentant Polski, to wyrwać z tej otoczki jakoś, spróbować się skupić na to stricte pragmatycznie, no to nie jest aż takie łatwe, ale wydaje mi się, że Stoch będzie, powiedzmy, istotną postacią. Jeśli nie na obiekcie normalnym, to na obiekcie dużym. Dalej, reprezentacja Niemiec 11, Stefan Laje. Występy całkiem solidne, aczkolwiek nie rokujące na nic więcej niż, powiedzmy, dół pierwszej dziesiątki, przynajmniej w tym momencie. 23, Eisenbichler. Początki całkiem niezłe, 12, 10, 10, później 32, 17, 4 i 40. I ogólnie Eisenbichler na początku prezentował się najlepiej z Niemców, a później tutaj warunki też grały dość sporą rolę momentami, ale wydaje się, że Eisenbichler też jest raczej pod formą, tak jak wszyscy Niemcy. 39. Konstantin Schmidt, pojedyncze skoki nawet na czołową dziesiątkę, ale ogólnie też no nie rokuje w tym momencie Konstantin Schmidt. No i Pius Paszke, co było do przewidzenia, został odstawiony do szafy. Ciekawe, czy w ogóle zostanie z niej wyjęty. Biorąc pod uwagę to, jak się prezentował, jest szansa, że w ogóle nie zostanie z szafy wyjęty przez całe igrzyska. Dalej, reprezentacja Austrii, Daniel Huber 23, ale wyniki 6, 2, 27, 25, 9, 7, 3, często kreowany przez warunki, ale też taki kandydat, powiedzmy, drugiego szeregu do medalu, dość zdecydowany. W pewnym sensie też Jan Herl 37, ale Herl ma dużo więcej takich prób, powiedzmy, dość przeciętnych, słabych i ten udział prób na pierwszą dziesiątkę jest jednak niższy niż u Hubera, no i do szafy akurat trafił tutaj Trofenik, chociaż tutaj można było tak naprawdę dać
praktycznie każdego poza Kraftem i Fettnerem do tej szafy, bo bardzo trudno byłoby rozstrzygnąć, czy faktycznie jest to taki całkowicie słuszny wybór. Dalej, Norwegia, Halvor Egner, Granerud 28, ogólnie bardzo mało skoków, 11, 2, 1 i 10. I tutaj też to jest pytanie, bo ten skok kwalifikacyjny nie wyszedł, a jednocześnie te pojedyncze skoki wskazują na to, że on jest cały czas mocny i czy podejść do tego tak jak przy turnieju czterech skoczni, czyli mamy zawodnika nie wiadomo jak bardzo powtarzalnego, a jednocześnie poziom sportowy ma bardzo wysoki. A i czy wystarczy mu pary na dwa skoki realnie? I czy do tego będzie miał jeszcze szczęście w warunkach? No i do tego Tande Forfang, wiadoma sytuacja, znaczy u Forfanga mów pozytywnie. Być może jednak ktoś się pojawi na dużą skocznię, żeby chociaż Norwegia wystawiła drużynę, bo jeżeli nie będzie drużyny, to będzie ogromna strata dla widowiska, no i no po prostu brak tej drużyny będzie delikatnie rzecz ujmując dziwny i ujmujący dla tej imprezy. A jeśli chodzi o powroty, no to trzeba oczywiście zauważyć, że wspaniały Thomas Dietkart, który wracał, mało kto w niego wierzył. Ja w niego nie wierzyłem, myślałem, że on nie wydostanie się po prostu z Fiskapu, może Puchar Kontynentalny w krajówce. A tu się okazało, że minęło kilka miesięcy od wznowienia kariery przez tego zawodnika i pojechał na Igrzyska Olimpijskie. Wielkie gratulacje dla Tomasa Dietkarta, a przechodząc dalej, Słowenia i to jest już hit. 15. Andrzej Laniszek, który być może niesłusznie został jednak nominowany do rywalizacji, a i tak okazało się, że był najlepszy ze Słoweńców, którzy szaleli na treningach. 30. Timi Zajc, 35. Lauro Kos i 38. Peter Preutz i ci trzej zawodnicy prezentują bardzo, bardzo zbliżony poziom. Wydaje się, że Peter Preutz jest tutaj najlepszy z nich, ale jednocześnie poziom był bardzo zbliżony i cenę też prezentował bardzo zbliżony poziom do tej czwórki, a to on został odstawiony do szafy. I o ile resztę można bez problemu zrozumieć w innych reprezentacjach, bo to się po prostu broni bez większego problemu i cudowanie, jeśli chodzi o teorię, no to cenę, zwłaszcza na normalną skocznię, jeszcze na obieg duży bym zrozumiał, ale na obieg normalny cenę jest po prostu wręcz przystosowany idealnie swoją techniką. Ja wiem, że Laniszek chociażby miał medal rok temu na obiekcie normalnym, ale jednak wydaje mi się, że to jest nieprawidłowe postępowanie, jeśli chodzi o Roberta Hrgotę. Być może wie po prostu więcej, bo gdyby nie to, że Laniszek skakał jak skakał i był wyraźnie słabszy od pozostałej czwórki, no to po prostu bym to zrozumiał. Kogoś trzeba było odstrzelić i z jakiegoś powodu nie padło na Laniszka, który po prostu był w treningach zdecydowanie najsłabszy ze Słoweńców. Tutaj się wybronił, ale jednocześnie przynajmniej ja czuję niesmak, jeśli chodzi o postępowanie sztabu trenerskiego reprezentacji Słowenii. Dalej Japonia, 26. Junshiro, występ w porządku, 29. Nakamura, do szafy idzie Daiki Ito. Szwajcaria, 12. Simon Amann, ze względu na lądowanie, no to rozpatrywanie go jako kandydata do medalu jest mało zasadne, a do tego Amann oddał bardzo, bardzo mało skoku, chyba najmniej ze wszystkich zawodników, którzy w ogóle pojawili się w kwalifikacjach. 20. Kilian Peje. Peje skacze powtarzalnie, aczkolwiek nie prezentuje poziomu, który sugerowałby, że on może osiągnąć coś więcej niż powiedzmy 10. miejsce przy dobrych wiatrach. I 25. Dominik Peter. Pojedyncze skoki bardzo dobre, takie na drugą dziesiątkę i wydaje mi się, że to będzie zawodnik, który w miarę gładko przy może też drobnej pomocy wiatru po prostu dostanie się do drugiej serii. Co innego mogę powiedzieć o Rosji, bo tutaj jest i Klimow i Sadrejew. 14 Klimow, 18 Sadrejew. I Klimow miał momenty, że mega łapał dobre warunki. 25, 19, 1, 4, 5, 16. Jeśli chodzi o Klimowa, to wydaje mi się, że on mimo wszystko nie jest do końca powtarzalny, ale jednocześnie od Sadrejewa znacznie lepiej ląduje, jest wyżej oceniany. A jednocześnie Sadrejew, to co on pokazywał na przestrzeni ostatnich dni, powoduje, że ciężko po prostu przejść obok tego obojętnie i ja nie dziwię się, że ludzie typują go do medalu, bo naprawdę sygnałów ze strony Sadrejewa pozytywnych jest bardzo, bardzo dużo. Do pewnego stopnia to wygląda trochę podobnie jak rok temu podczas treningów, jeśli chodzi o Oberstdorf, bo pierwszy dzień był taki zapoznawczy, tutaj zapoznawczy, 13, 8 i 8 miejsce, a tutaj następnego dnia drugi i trzeci. Patrząc po uszczelnionych odczytach, wydaje się, że raczej tam warunki miał raczej powyżej średniej, aczkolwiek nie wygraczające powiedzmy do wartości skrajnych mimo wszystko, a dzisiaj skakał przeciętnie, jeśli chodzi o pozycję, 17, 18, ale jednocześnie był to zawodnik, który trafiał jedne z najgorszych warunków, a on i tak dawał radę lądować za 90 metrem. I nawet porównanie ze stołem, który mówił, że miał cięższe warunki, w uśrednionym odczycie wiem, uśredniony odczyt, ale jednocześnie Sadrejew w podobnych warunkach miał nawet mniej odjęte, a on wylądował prawie 10 metrów dalej. Mimo wszystko wydaje mi się, że wielu zawodników w podobnych sytuacjach to samo żyła. Kubacki, Eisenbichler,
po prostu oni kompletnie gaśli w tych sytuacjach, a mimo tego Sadreje był w stanie się przeciwstawić na tyle, że nie lądował w czwartej dziesiątce, tylko pod koniec drugiej dziesiątki. I stricte pod względem odległościowym wydaje mi się, że Sadreje naprawdę może stanowić poważne zagrożenie dla, powiedzmy, tego, no Beton to ciężko nazwać, ale po prostu dla tej gwardii etatowej, czyli do pewnego stopnia cały czas jest to Stoch, Kraft, Granerud i tak dalej, ale jednocześnie no nie postawiłbym tutaj na prowizoryczny podium Sadrejewa, dlatego że po pierwsze młody, więc presja może po prostu go zjeść. Po drugie, co w mojej opinii ważniejsze, lądowania Sadrejewa cały czas są przeciętne i nie będą wysoko oceniane. A zwłaszcza jeżeli będzie to długi skok, no to Sadrejew może mieć poważne problemy, a na to powinien liczyć przynajmniej jego kibic, jeżeli te warunki będą niestabilne, że po prostu złapie trochę lepszy wiatr, walnie te 106-107 metrów z ładnym lądowaniem, a później nie trafią się tak dobre warunki, żeby ktoś mógł to, powiedzmy, skopiować. I wydaje mi się, że Sadrejew może mieć w ciągu, powiedzmy, dwóch serii konkursowych jeden taki skok naprawdę, powiedzmy, nawet na czołową trójkę. Ale nie wydaje mi się, że Sadrejew będzie w stanie powalczyć tutaj o podium skutecznie, chociaż nie dziwię się, jeżeli on się wokół tego podium zakręci, czy to w pierwszej, czy to drugiej serii, aczkolwiek pewne podobieństwa do chociażby Roka Benkowicza tutaj widzę z Oberstdorfu 2005, nawet ten sam wiek i też na treningach szalejący, chociaż tutaj Sadrejew szaleje nawet bardziej niż Benkowicz te kilka lat temu, kilkanaście. A poza tym mamy Nazarowa na 31 miejscu, który skakał bardzo przyzwoicie i wraz z postępowaniem treningów skakał coraz lepiej, bo wydawało się, że Majkow może go wygryć ze składu. 33 Trofimow, który skakał całkiem powtarzalnie, no i do szafy poleciał Ilia Majkow, który na początku, powiedzmy, dotrzymywał kroku Nazarowowi, ale z biegiem czasu Nazarow po prostu skakał o klasę lepiej od Majkowa. Co nie znaczy, że Majkow skakał jakoś bardzo, bardzo przeciętnie, ale po prostu konkurencja w reprezentacji Rosji jest na ten moment zbyt silna i z takimi dwiema, powiedzmy, armatami na początku, no to oni mogą spokojnie jeszcze postraszyć reprezentację stop 6 i tak naprawdę Szwajcaria też, bo Dash Van Den jest w bardzo dobrej formie, przynajmniej na ten moment. Chociaż Klimov plus Sadrejew, no to tak jak mówiłem to wcześniej, potencjalna paka, jeśli chodzi o mixed i reprezentację Rosji, szykuje się naprawdę potężna. Przepraszam, reprezentacja Komitetu Olimpijskiego Rosyjskiego, jeśli dobrze pamiętam, bo to niesprawidłowa nomenklatura. I szeroko pojęta reszta świata. 13 Zografski, pojedyncze skoki bardzo dobre, a prędkości bardzo słabe. Co innego Boyd Klaus, który też notuje pojedyncze bardzo dobre skoki, ale za to ma fantastyczne prędkości najazdowe i on jest chyba najlepszy po prostu ze wszystkich, jeśli chodzi o prędkości najazdowe. Lepszy od Niemców, od Norwegów, po prostu jest najlepszy i to jest też dość ciekawe, bo na początku sezonu on też miał takie bardzo dobre prędkości, a później jakoś tak bardzo mocno się nie wyróżniał, aczkolwiek poziom, jaki prezentuje, jest bardzo, bardzo wysoki i jest pozytywnym zaskoczeniem. To samo Kołdelka 19, ale pojedyncze skoki u Kołdelki też dają szansę na to, że dostanie się do drugiej dziesiątki, a przy bardzo dobrych wiatrach to może nawet do pierwszej, ale no na zasadzie jednej serii, a nie dwóch. 21 Brezadola też całkiem niezłe skoki, aczkolwiek 21 miejsce to jest chyba troszeczkę tutaj na wyrost. To samo Korziszek 22 miejsce, 32 Kevin Malcew, bardzo przyzwoity występ, tuż za nim Arty Aigro 33 miejsce, 40 Kaczyna, który przy tym wysokim torze lotu troszeczkę jednak zyskuje na obiekcie normalnym. I to samo mogę powiedzieć o Caseyu Larsonie, 41 miejsce, ale jeśli chodzi o reprezentantów USA, to on prezentował się zdecydowanie najlepiej i na treningach niejednokrotnie meldował się w czołowej 30, dalej Dekarin 42, 43 Bickner i 44 Patryk Gąsienica, który złapał potężną lutę w kwalifikacjach i całościowo prezentował się bardzo przeciętnie. Niektórzy myśleli, że będzie to właśnie ten zawodnik, który nie dostanie się do konkursu głównego przez kwalifikacje, mimo że tylko trzech zawodników odpadało, ale jednak on nie należał do tej grupy. 45 Feldorean, występ mimo wszystko dyskretny. 46 Ip Dziolu, wydaje mi się, że on troszeczkę wraca do pewnych błędów z samych początków sezonu, jeśli chodzi o pozycję za progiem i w locie. 47 Matthew Soukup, no wygląda to odrobinkę lepiej mimo wszystko niż na początku sezonu, ale cały czas występ jest to bardzo, bardzo słaby. 48 Jevhen Marusiak, 49 Daniel Wasiliew, dla mnie odrobinkę poniżej oczekiwań, i 50 Tkaczenko, potężne 68 metrów dało awans do konkursu głównego, a nie awansowali Sakala. Dla mnie to jest mega zaskoczenie i minus, bo na treningach on naprawdę skakał na poziom piątej, nawet czwartej dziesiątki i to tak dość spokojnie, łącznie z zawodnikami, którzy ostatecznie nie zostali dopuszczeni do startu ze względu na to, że po prostu reprezentacje mają określone limity startowe. 52 Anton Korczuk, od razu dementuję, bo powiedziałem, że po prostu Vasco był tak słaby, że wzięto Korczuka. Nieprawda, Vasco dostał dyskwalifikację
na 4 lata za doping, a dokładniej rzecz ujmując, no nie poddaniu się kontroli antydopingowej w odpowiedni sposób. Jest to na skijjumping.pl, jeśli dobrze pamiętam, całkiem sensownie i wyczerpująco opisane. I 53. Kiwu Song, mówiłem już to wcześniej, po prostu on na progu wygląda tak, jakby w ogóle nie brano pod uwagę tego, że to odbicie powinno być płynne, tylko to jest po prostu takie twarde szarpnięcie, coś czego nie widuję w ogóle w skokach nawet w fiskapie. Przynajmniej w takiej skali, bo wiadomo, że zdarzają się gwałtowniejsze odbicia, takie szarpnięte, ale no nie w takiej skali jak w tym momencie Kiwu Song, bo w Czajkowskim to wyglądało zupełnie inaczej. Zdarzały się okropne błędy na progu, takie, że on o mało co nie zrobił salta podczas LGP, ale jednocześnie to wyglądało zupełnie inaczej. A tutaj to wygląda tak, jakby Chińczycy już po prostu olali temat i po prostu ten piękny kompleks za kilka lat po prostu zacznie sobie zarastać i będzie po prostu ciekawostką historyczną, o którą nikt nie będzie za bardzo dbał. Nie wystartowali Keto Sacho, wiadomo dlaczego, Kalinchenko to samo, Rydl to samo i Polaszek to samo. A jeśli mowa o typowaniu, to tutaj się o takowe pokuszę. Na pierwszym miejscu typuję Ryu Kobayashiego, na drugim Halvora Egnera Graneluda i na trzecim Stefana Krafta. To tyle. Do usłyszenia.